Proszę Państwa, powoli trzeba zaczynać nam kolejną część naszej dzisiejszej konferencji. Mamy jeszcze trzech prelegentów. I jako pierwszą poprosimy magister Ewę Cudzich do prezentacji referatu między sztuką a wiarą, sztuka Jana Wałacha jako odbicie wyznawanych wartości. Dodam, że pani Ewa Cudzich na co dzień jest związana z Uniwersytetem Śląskim, jest absolwentką etnologii, a na co dzień również prezesem Stowarzyszenia imieniem artysty Jana Wałacha. Dzień dobry Państwu. Tak jak Michał wspomniał, będę mówić o Janie Wałachu i tutaj te punkty zbieżne, o których też Michał wcześniej mówił, dotyczące właśnie twórczości Buriaty, gdzieś tam będą się oczywiście też przejawiać. Całość prezentacji poświęcona jednak jest w postaci Jana Wałacha, którego duchowość, że tak powiem, odkrywamy sami, przeszukując jego dorobek artystyczny, który jest bardzo bogaty, który skoncentrowany jest przede wszystkim na tej tradycji i kulturze góralskiej, ale przez niego będzie przebijał się jak najbardziej ten wątek duchowości, która pojawia się w tradycyjnej kulturze ludowej, ale która również towarzyszyła Janowi Wałachowi w jego codzienności, tej codzienności oczywiście artystycznej, która była kreowana przez mistrzów, jak ich nazywał, byli mistrzami, m.in. Józefa Mechofera, Jana Stanisławskiego, Juliana Fałata czy Ferdynanda Ruszczyca. Oczywiście taka analiza porównawcza mogłaby się tutaj pokazać, ale będzie skoncentrowana jednak na tym duchu Wałacha, który został wyrażony właśnie w twórczości tej plastycznej, ale również słownej, od której tak naprawdę też zacznę. Ja sobie pozwoliłam tutaj na pokazanie kilku takich fragmentów jego twórczości, akurat tutaj autoportret z okresu krakowskiego i takie krótkie notatki, czyli to, co nie uda mi się tutaj Państwu powiedzieć, zostało zapisane, więc między taktach Państwo będą mogli tutaj te sekwencje, myślę, odczytać. Zacznę od tego, że faktycznie tutaj Jan Wałach, taki biograficzny ryt, przychodzi na świat w 1884 roku w Istybnej, w rodzinie góralskiej i tutaj ta duchowość będzie wynikała z tej tradycji, z tego, w jakiej rodzinie się rodził. Jego ojciec Paweł Wałach, pochodzący z Gródku, był ewangelikiem. Poznaje swoją przyszłą małżonkę Jadwigę, z tego tytułu przyjmuje wiarę katolicką, żeby ożenić się właśnie z Jadwigą z Istebnej. No i tutaj w tym duchu, w tej rodzinie, powiedzmy, dwuwyznaniowej, a de facto jednowyznaniowej, ten życiorys Jana Wałacha będzie się kształtował przez kolejne dekady. I tak naprawdę już w początkach, kiedy rozpoczyna swoją działalność taką edukacyjną, mówię tutaj o prywatnym gimnazjum macierzy szkolnej w Cieszynie, będzie we swoich wspomnieniach, w pamiętnikach mówił, że tęskni do Istebnej i będzie wracał do początku, do przełomu XIX-XX wieku właśnie do tych wspomnień, ale przekierowując to swoje myślenie właśnie na mówienie o Bogu, o duchowości, co sukcesywnie w kolejnych dekadach będzie się faktycznie rozwijać. Będzie się rozwijać w momencie, kiedy zostanie studentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, w pracowni wspomnianego przeze mnie Józefa Mechofera. Będzie się rozwijać w kolejnych latach, kiedy będzie studentem prywatnej Akademii Julien w Paryżu. To i Akademii Sztuk Pięknych w Paryżu, gdzie będzie przez okres dwuletni tą swoją technikę malarską, czy będzie jakby dalej tutaj kształtował się w tym rycie artystycznym i czemu będzie dawał wyraz w kolejnych dekadach. A to, co pozostawił w słowach, pozwoliłam sobie tutaj zanotować, znajdując uznanie, przekonuje się o właściwym wyborze, więc nie pomyliłam się z twórcą, dzięki, że choć tak malować i rzeźbić potrafię. To zostało zapisane w pamiętniku w 1932 roku, ale tak naprawdę dotyczy okresu krakowskiego, kiedy to otrzymuje pierwsze nagrody i medale za swoje prace właśnie pod skrzydłami Józefa Mechofera. Oczywiście zwraca uwagę na, czy wyraża swoją wdzięczność i jest świadom swojego talentu, ale tutaj zaczynają się już te momenty, o których będzie przywoływał jak bardzo często Stwórcę Boga i będzie tutaj cały czas obecna ta
duchowość. Wydawałoby się z pozoru, że to będzie duchowość zwykła, prosta, inspirowana codziennością, zamknięta w pewnym kanonie kultury góralskiej, tego co w tradycji Beskidu Śląskiego się wydarzało. Tutaj Jan Wałach nadaje temu swojemu wyznaniu i tej swojej duchowości jeszcze większy wymiar. Będąc w pełni świadomy tego, jak swojego talentu, ale też taka pełna świadomość uczestnictwa czy bycia z ramienia Stwórcy na ziemi, będzie właśnie tutaj Wałachowi towarzyszyć do tak naprawdę 1979 roku, do roku swojej śmierci. Jeśli tutaj wchodzę już trochę w tą ikonografię, zaczynam od materiałów, które de facto pochodzą z Paryża, są inspirowane wizytą w paryskim muzeum. I tutaj myślę, że to jest jedyny moment w twórczości Wałacha, kiedy odnajdziemy coś faktycznie egzotycznego, może nie tyle ezoterycznego, ale będzie to odnosiło się do innej kultury, innej przestrzeni kulturowej, co wizualnie zostało tutaj przedstawione w tych dwóch pracach. Są to małe akwarele, będące właśnie kopiami z czasów paryskich. Nigdy później już do takiego sposobu i takiego stylu malowania nie powróci. Będzie to jedynie ta wierna kopia z tego czasu paryskiego. Ja pozwoliłam sobie tutaj na pokazanie takich dłuższych sekwencji z tego wymiaru pamiętnikarskiego. I znowu 32 rok. Obserwuję, upajam się. Malarstwo Segantiniego i sztuka Durera dostarczają mi wyjątkowych emocji. W Rzymie spotykam swoją siostrę Marię na zaletankę. Maria namawia mnie do przyodziania habitu, ale ja dostrzegam Boga także poza murami klasztoru. On mieszka nie tylko w strzelistych wieżach katedry, ale w zazdroskaniu matki, zmęczeniu ojca, radości dziecka i poszumie trawy. Maria chce, by Bóg mieszkał w moim sercu, umyśle i mojej sztuce. Muszę wrócić do Isteny i tam pracować, pracować, pracować. Jeszcze nie wiem, kiedy krytyk sztuki powie o mnie tak. Bóg Wałacha nieraz tam się mieści, gdzie on go usiłuje postawić. Nie zawsze jest w obrazkach religijnych, nie w aureoli królewskiej, nie w apoteozie tronu, ani w humorach pośrodków aniołów, ale w spojrzeniu na ich niezatroskanej dziewczynki, w bezładzie samiutkiego chłopca wobec czerwonego żaru rozpalonej kuchenki, w rytmie rąk, przątki w ciszy czarnych ścian. Myślę, że to też poniekąd zdefiniuje to, jak Jan Wałach tą swoją duchowość przedstawiał. Oczywiście będzie wykorzystywał motywy religijne z tego takiego klasycznego kanonu przedstawiania świętych, z klasycznej ikonografii, ale jego święci będą tymi zwykłymi góralskimi twarzami, będą, jakby to uważam powiedzieć, i stepniokami, którzy przeżywają tą swoją codzienność w połączeniu z tym sakrum, właśnie w wymiarze pracy czy pewnego odpoczynku po całym dniu. Tutaj też niezwykłą rolę w, myślę, w biografii Jana Wałacha odegrała jego żona Teresa, z którą ożeni się w 1922 roku, czyli już po tej całej ścieżce edukacyjno-artystycznej, po również okresie I wojny światowej, w której będzie brał czynny udział jako malarz i medalier wojskowy z setnym pułkiem właśnie ziemi cieszyńskiej pod dowództwem Franciszka Latynika. Wraca do tej Istewnej i ten ślub odbywa się tak naprawdę w 1912 roku, ale w latach 20. powiedzmy już ten etap pewien takiej podróży się zamyka, ale następuje również ta zwykła codzienność. Teresa będzie niejednokrotnie pozowała do jego obrazu, do postaci właśnie Matki Boskiej. Tutaj mamy jeden z przykładów. I bardzo często będzie się jej twarz pojawiać właśnie w przedstawieniach Matki Boskiej. Jego dzieci również jako anioły będą prezentowane. To będzie można zobaczyć w następnych slajdach. Ale to, co będzie definiować to małżeństwo i też przekładać się na to, jak Jan Wałach patrzył na swoją sztukę i jak patrzył na swoje życie, będą te dwa drzeworyty, które powstały w końcówce lat 30. Motyw zgodnego małżeństwa i niezgodnego małżeństwa, czyli wspólnego niesienia krzyża, a w momentach niepokoju i w momentach, powiedzmy,
powiedzmy, kłótni, które również i w tym małżeństwie się zdarzały, o czym również wspomina w swoich pamiętnikach i do tych momentów wraca, pewnego też niezrozumienia ze strony swojej małżonki, będzie dawał temu upust w swoich takich formach wierszowanych, takiego utyskiwania za bratnią duszą, która będzie pełna zrozumienia dla jego twórczości, dla jego działalności, co nie zawsze wydaje się było takie proste, więc tutaj ten motyw niezgodnego małżeństwa. Wrócił później jeszcze do tych motywów w gwaszu w późniejszym okresie, tak naprawdę w latach 50., więc ten wątek religijny przepleciony życiem codziennym jest tutaj. Bardzo dużo tego, co duchowo i co związane z tym wymiarem religijnym, powstało przede wszystkim na zamówienia przestrzeni sakralnych. Przede wszystkim będą to witraże, które do dnia dzisiejszego można podziwiać i oglądać, między innymi w Idliczach koło Jasła, pod Poznaniem, gdzie pracownia akurat Stanisław Powalisza realizowała jego pracę. Większość jednak tych działań związanych z witrażownictwem, których początek mamy w latach 20. czy po 20. roku, zaczyna się jakby taka intensywna praca nad witrażem, były właśnie realizowane w krakowskim zakładzie witraży Żeleńskich. No i z tej pracowni właśnie wyszły prace do zespołu witraży świętego Antoniego Paderskiego, wspomniane przeze mnie Jedlicze, święty Antoni Paderski, Stanisław Kostka, święty Kazimierz, Serce Jezusa według Marii, Małgorzaty Alako, Serce Marii świętej Dominiki i tutaj szereg innych realizacji, które w zdecydowanej większości będą przeważać w tym okresie lat 20. jako liczne zamówienia właśnie do kościołów. Tutaj mamy jeden z przykładów takich projektów, łącznie z pieczątką Zakładu Żeleńskich. No i też taką sekwencję stworzoną przez Jana Wołacha do witrażu Chrystusa Króla, który znajduje się właśnie w Chybiu. I tutaj mamy w takich 6 osłonach i wersję ostateczną tego motywu, który tak naprawdę swoim rodowodem sięga 1926 roku, kiedy na fali, powiedzmy, takiego mocnego zainteresowania czy tworzenia ikonografii Chrystusa Króla się pojawiły. Tutaj Jan Wałach nie został również obojętny tym modom i postanowił też te materie zrealizować i ona do dnia dzisiejszego jest do wglądu. Ta duchowość Jana Wałacha będzie też w pewnym sensie pokazana w fotografii. Tutaj w zbiorach Narodowego Archiwum Cyfrowego mamy postać Jana Wałacha właśnie przy takiej Golgocie, zamyślonego, zadumanego, co też będzie pokazywać, jak to jego usposobienie i, powiedzmy, funkcjonowanie społeczne wyglądało, bo i z przekazów rodzinnych, i z tych jego zapisków wyłania się właśnie obraz człowieka zamyślonego, skoncentrowanego na swojej duchowości, na swojej sztuce, przeżywającego narodziny również kolejnych członków swojej rodziny, bo tutaj myślę, że ten wymiar tej codzienności będzie jak najbardziej uświęcony. Tutaj pojawia się 13 potomków Jana Wałacha i każdy zostaje przyjęty jako dar Boży. O czym sam pisze w swoim pamiętniku, ale też tutaj z tych relacji rodzinnych wiemy, że każdy był witany na świat jak gość i jako faktycznie ten podarunek. Więc w tej codzienności Jan Wałach na pewno był zamyślony, na pewno był też skoncentrowany na tym życiu rodzinnym, ale przeważającą treścią jego funkcjonowania artystycznego było to uduchowienie i to stworzenie takiej przestrzeni, powiedzmy, sakralnej w postaci pracowni w 1922, która powstała, w której tak naprawdę zamknął ponad 52 lata swojego życia, łącznie z tymi wytworami, czy z tymi dziełami sztuki, które w tym czasie powstały. Tutaj jeszcze jeden z przykładów tego, jak wygląda przestrzeń, czy jak wyglądała przestrzeń pracowni. Możemy tutaj w tyle zobaczyć ten właśnie motyw Chrystusa Króla. Możemy zobaczyć rzeźbiony krucyfiks i też liczne mniejsze formy obrazowe, które też będą jak najbardziej odnosić się
do tych przestrzeni sakralnych. To, co dla Jana Wałacha było też takim ważnym aspektem jego sztuki i to, co mógł pozostawić po sobie w tej swojej małej ojczyźnie, to wnętrze kościoła Istebniańskiego, do którego projekty wykonał w 1930 roku na zamówienie księdza Emanuela Grima. Realizacja została wykonana wspólnie z Ludwikiem Konarzewskim, który współpracował z artystą w materii malarskiej, tworzenia polichromii. To tutaj Jan Wałach, materia rzeźby została oddana czy zrealizowana przez właśnie Ludwika Konarzewskiego. I tutaj mamy trzy takie fotografie pokazujące właśnie te polichromie. Postać Michała Archanioła z ognistym mieczem, więc mamy fragment sceny piekielnej, tej ostatecznej. Mamy tutaj fragment również tej nad organami. Tutaj mamy organy w tamtej części. Może tutaj mało widoczny pojawia się skrzypek i gajdusz, czyli tradycyjny duet muzyczny Beskidu Śląskiego. I są to górale, którzy są aniołami, którzy mają skrzydła. Mamy również tutaj sceny, które w tle, to jest to panorama Beskidu Śląskiego, będą to Girowa, będzie fragment Baraniej Góry, więc tutaj również będzie te swoje przestrzenie przekładał na materie malarskie. No i tutaj Kościół Dobrego Pasterza w Istebnej i w centralnym punkcie w ołtarzu głównym znajduje się właśnie Chrystus niosący baranka na ramieniu, unoszący się nieco nad ziemią, a w tle mamy również tę panoramę Beskidu Śląskiego, jakby uświęconą i wplecioną właśnie w te tradycyjne przestrzenie. Tutaj jeszcze pocztówka pokazująca Istebniański Kościół w latach 20. i też obraz Jana Wałacha z 1925 roku pokazujący tę samą przestrzeń przy okazji jakiejś uroczystości w okresie zimowym, więc tutaj też mamy pokazane to wierne odtworzenie i ten realizm i naturalizm jego twórczości, jeśli chodzi o takie przedstawienie. Jeszcze jeden z fragmentów sklepienia, które zostało podzielone na cztery sekwencje i w każdej z nich zaprezentowane są postaci oczywiście biblijne, ale mamy tutaj też sekwencje aniołów, które są przyodziane w kabotki, czyli te góralskie bluzki. Mamy tutaj również przedstawione góralki. W tych tutaj Poczcie Świętych również przedstawił tutaj Jan Wałach swojego ojca, więc to też będzie takie ewidentne świadectwo tego, że faktycznie tego ojca traktował jako pewną świętość, która towarzyszyła mu i która w dużym stopniu wpłynęła na jego wychowanie i na to, jak traktował tutaj swoją sztukę. Oczywiście w twórczości Wałacha mnóstwo architektury sakralnej, więc tutaj takie dwa małe przykłady. Jednym z nich kościół w Wiśle, w Drzeworycie. No i znowu mamy uroczystość jakiegoś święta, więc mamy tutaj celebrację tego ludowego wymiaru pomiędzy niebem a ziemią, gdybyśmy mieli tutaj tak to ująć. Uświęcenie tej codzienności, tutaj z trzech perspektyw, ale oczywiście pojawia się jeden motyw matki karmiącej, więc tutaj znowu mamy postać żony Jana Wałacha, która pozowała oczywiście do tych materiałów drzeworytniczych i w takich trzech odsłonach matka karmiąca, również w tym odniesieniu do Matki Boskiej karmiącej swoje dzieci w tym wymiarze takiego biblijnego traktowania. Mamy też postać świętego Franciszka. Dla porównania pokazuje Giotto kazanie do ptaków, czyli klasyczne ujęcie tego, jak pokazywane jest w sztuce właśnie, jak pokazywana jest postać świętego Franciszka i to, jak pokazuje właśnie go Jan Wałach w tym ujęciu centralnym, w takim powiedzmy chrystusowym odbiciu, czy jakbyśmy tutaj to nazwali, jeden z ciekawszych drzeworytów, który trochę nieco inaczej jest przez artystę zakomponowany w stosunku do tych, które stworzył wcześniej, trochę bardziej symbolicznie, nie jest aż tak oczywisty, pozostawia tutaj trochę pewnego domysłu. I jeszcze raz codzienność tutaj w takich małych formach pokazania dziecka modlącego się, zarówno dziewczynki, jak i chłopca i te ciekawsze motywy, które już pojawiają się w 1928 roku, czyli właściwie w tych latach 30. następuje to mocniejsze połączenie
połączenie tej świętości, tego sakrum z tą codziennością i z tą ludowością. Mamy scenę z pasterzem, mamy właśnie tutaj te postacie aniołów i ponownie skrzypka Gajdosza i postać centralna Matki Boskiej, która będzie się powtarzała w różnych motywach, w różnych miejscach. Jeszcze jeden z przykładów właśnie niezrealizowanego witrażu. Tutaj też postać Matki Boskiej ubranej w tradycyjny strój. I ten motyw, który często się pokazywał, Matka Boska w Ołaskach, z tym, że tutaj ten pierwsza praca z tym białym królikiem będzie zrealizowana w okresie paryskim, więc może w okresie, przepraszam, krakowskim, więc ta inspiracja będzie towarzyszyć Janowi Wałachowi w okresie późniejszym, ale już w takiej bardzo formie, bardzo, bardzo tradycyjnej. I jeszcze tutaj taka odsłona tych dwóch. I tutaj jeszcze kościół w Gutach, również skrzypek i gajdosz i ten wymiar niebiański tutaj został pokazany. Scena sądu ostatecznego z takim ewidentnym podziałem na dobro i zło. I zamykając, bo już widzę, że Michał tu nerwowe ruchy wykonuje, urna wykonana przez Jana Wałacha, która tak symbolicznie zamyka pewien odchodzący świat. Myślę, że to będzie ta duchowość w wymiarze kultury pasterskiej, obrzędu i zwyczaju i też folkloru muzycznego, która do dnia dzisiejszego jest w pracowni Jana Wałacha. I tylko na sam koniec, że wszystkie prace Jana Wałacha są własnością Muzeum Śląska Cieszyńskiego, a my jako Stowarzyszenie Jana Wałacha jesteśmy opiekunami tego miejsca. Także ja dziękuję, bo wiem, że Michał już.